Cześć, jestem Simon. To kolejny odcinek Harsiu do PDS4. Dzisiaj skaczymy na skoczni w Lillehammer. No, prowadzi Richard Freinek, drugi Władimir Zografski, trzeci Andreas Blenger. Zapewne puchar jest ciekawy. Lista startowa z drugim numerem. Maciek Kot z 15, Dawid Kubacki, 20 Janek Ziobro, 22 Piotr Żyła i 29 Kamil Stoch. Świetnie w ostatnim konkursie. Gotowy nawet na podium. I zaczyna cały konkurs Andreas Bank. Wiatr nie najlepszy dla zawodników. No ale możemy tu się spodziewać także ładnych lotów i dobrze zaczyna Bank. Ostatni zawodnik w Pucharze Świata teraz 133,5 metra. Ty raczej mu dadzą awans. Maciek Kot przez ostatnie miejsce. No był zawodnikiem, który najdłużej nie zdobył punktów. Aż w trzecim konkursie dopiero nieudany ku samemu Maćka. Ale teraz skok także nie najlepszy. Widać coś bez formy. Maciek 128 metrów, 5 metrów za punktem K. No ale jednak czegoś więcej można by się spodziewać do Maćku. Andreas Tiernel. Norwek, który skacze ładnie. W tym konkursie 131,5 daje mu miejsce drugie. Mackenzie by Close. Jedyny Kanadyjczyk skaczący w tym pucharze. No ale skok ładny Mackenzie'ego Bad Close'a. No i w tej chwili jest liderem. Nawet bliżej od swojego rywala Niemca. No ale miał lepsze noty. Roland Lamy-Chapuis. Reprezentant Francji. No, z jednej narty się bardziej wybił. Ten skok niezbyt udany, 126 metrów, jednak wyprzedza Maciek Kota. To pokazuje, jakie słabe noty miał Maciek. Jeszcze będzie mu bardzo ciężko zakwalifikować się do drugiej serii. Mikhail Maksimoczkin, reprezentant Rosji. No niziutko i oj. Przewraca się Maksimoczkin. Bardzo niebezpieczna sytuacja. 126 metrów, jak się przewrócił. Jest na miejscu ostatnim. Mikrofon przyciszyłem, żeby być lepiej. Hal Heibeck, najgorszy z Austriaków. A teraz wysoko i to będzie daleki skok Heibecka. Tak jest! No wiatr od boku mocny, ale 136 metrów Michała Heibecka. Daj mu w tej chwili prowadzenie. Dawid Bresadola. Dowieczny Łukasz Kruczka. Oj. Tu błąd po wyjściu z progu. No i nie. 120 metrów koło skoczył Dawidę. Metry. Dalej niż powiedziałem. William Rhodes, reprezentant USA. No całkiem zaskakuje. 9. Plastron. No ale teraz spóźnia wybicie Rhodes z około 120 metrów, w tej chwili siódmy. Przedził Bresadolę Maksimoczkina. Peter Preutz. Słaby start Petera. Znacznie lepiej jego bracia, w szczególności Domen, który tam gdzieś w czołówce jest. I Peter jednak pokazuje swoją klasę tym skokiem 136,5 metra i obejmuje prowadzenie reprezentant Słowenii. Ostatni Włoch na liście startowej pierwszej serii. Sebastian Coloredo. Powietrze ładnie wysoko. I tutaj chyba błąd. No zbyt pasywnie w tej drugiej fazie. 135 metrów, co daje mu trzecie miejsce. Ale jest jednak pewny awans. Daniel Andre Tande, kolejny z Norwegów. No, razem z Tiernelem mogli wyżej uplasować się w tych pierwszych konkursach. Tande teraz skok. No średni. W tej chwili na miejscu siódmym. Zdaje mu jednak awans. Vincent de Consebois. Drugi z Francuzów. O i teraz się wybił bardziej z jednej narty. No i problemy w locie. Jednak skok przyzwoity. I awans. Jest. Jest przed Rolandami Szabły. Z obok siebie Francuzi. Teraz Kasai. Żywa legenda skoku wysoko i piękny skok Jakiego Kasejego. 137,5 metra. Oczywiście obejmuje prowadzenie Noriaki Kasai. Dawid Kubacki. Kolejny z Polaków. Kubacku kocie.
Zobaczmy, no. Takie średnie konkursy, ale teraz daleko. 130. Markus Enzy Bischler. Reprezentant Niemiec. Drugi z Niemców chyba. Niemcy solidnie skaczą pierwsze i trzecie miejsce w pucharze. Ostatnie miejsce miał jednak Wang. Ależ teraz świetny skok. Oj, przewraca się. 138,5 metra. Ale awans chyba będzie miał. Aż zobaczę to w powtórce. Co zrobił Markus Enzy Bischler? Niewiarygodne, jak skaczą Niemcy. Przeskoczył skocznie po prostu. Za późno podszedł do lądowania. Ale z awansem już na pewno bardzo dużo stracił. Cenę Preutz. Przyzwoicie skacze cenę. W tym pucharze teraz skok. Dobry. W tej chwili na miejscu szóstym. Stefan Kraft, małe rozczarowanie. Mógł być o wiele wyżej, myślę. W tym pucharze teraz drobny błąd po wyjściu z progu i Kraft. Skok bliski jak na niego. 11 dopiero. Czech Roman Kołdelka. Jest chyba najlepszy Czech. Teoretycznie w tym sezonie tego chyba nie pokazuje. Wojtek Stursa jest tutaj jeszcze przed nim. W tej chwili 10 Kołdelka. No jest Wojtek Stursa. Bardzo wysoko w klasyfikacji generalnej. I Jan Ziobro. 20 numer na liście startowej. Potem zostanie najlepsza 15. No, poprawny skok Janka. Naprawdę bardzo dobry w tej chwili piąty. Drugi Kubacki, piąty Ziobro. No i Maciek Kot nie załapuje się w tej chwili. Jeszcze będzie dwóch Polaków. Trzech Niemców aż. Bardzo ładnie skaczą Niemcy. No a teraz Daiki Ito. Dwóch Japończyków startuje w tym sezonie. No i to jest właśnie tym wyżej sklasyfikowanym. Oj, teraz wielki błąd. No i nawet nie ma o czym mówić. Miejsce w tej chwili 20. Błąd przy wyjściu z progu. I sok słaby. Piotrek Żyła. 22 numer na liście startowej. Bardzo wysoko Piotrek. I skok daleki. Ależ skaczą dzisiaj Polacy w tej chwili na miejscu trzecim. Za Dawidem Kubackim. Przed Peterem Preutzem. Mamy Piotrka. No i Severin Freund. Też wysoko w klasyfikacji. Tam będzie walczył o to top 10. Chociaż ten skok tego nie pokazuje. 130 metrów i dopiero 15. No i seria Szwajcarów. Pierwszy z nich Simon Amman. Najgorszy ze Szwajcarów. Aż trzech Szwajcarów mamy. No, dużo. Dwóch Japończyków. Dwóch Francuzów, dwóch Włochów. W tej chwili 12 Amman. Kilian Bayer. No i skok poprawny, myślę, że lepszy od Ammana. Tak jest, jest 11. Amman jest 13, ależ równo skaczą Szwajcarzy w tym sezonie, gdzie wszyscy podobnie przygotowani do tych startów. Gregor de Schwande. No, także dobry skok. W tej chwili 14 za Simonem Ammanem. No, Szwajcarów rozdziela tylko Stiern. Wojtek Stursa. Najlepiej skaczący Czech po trzech konkursach. Lepszy od Kudelki. Ale to wszystko może się zmienić. Stursa naprawdę. Warto pochwalić tego Czecha za dobrą postawę. I teraz także dobry skok. W tej chwili na miejscu 9. No, pokazuje, że w tej chwili jest w lepszej formie niż Kudelka. No i jeden Fin. Jany Ahonen. Wysoko w klasyfikacji. Ahonen. Skok dobry. 131 metrów. Ale dopiero 16. I najwyżej sklasyfikowany z Polaków. Z 29 numerem startowym. Kamil Stoch. Wysoko, ale chyba nie ma tej prędkości. No właśnie, będzie gdzieś tam w środku. 18, więc wypadnie do 30. Andreas Kofler. Szósty w klasyfikacji generalnej. Wysoko. No i skok dobry Koflera. 134,5 metry jest w tej chwili na miejscu 7. Widać, że Maćka Kota tu nie będzie. Stała piątka. Klimov, Preutz, Wellinger, Zografski, Freitag. Zaczyna Rosjanin. Naprawdę bardzo dobry początek sezonu w wykonaniu
Jebienia Klimowa. Oj, błąd! To będzie słaby skok Klimowa i jego nie będzie w drugiej serii. 123,5 metra w tej chwili, 27. Nawet za Maćkiem Kotem, który ma awans do drugiej serii. Tylko ostatnia, więc wszyscy Polacy. Myślałem, że bez awansu będzie Kot. Tomy Prełc. Niewiarygodne, on spóźnił. No i co? I czyżby nie było Prełca? 27 i jest za Maćkiem i będzie. Chyba. No, Klimow, Prełc daleko. Klimowa pewnie nie będzie, bo nie sądzę, żeby Wellinger, Zografski albo Freitag obsłużyli ten skok. Andreas Wellinger, świetnie skaczący Niemiec na początku. No i teraz, no, ta czołówka słabo skacze. 20 miejsce Andreasa Wellingera. Nie, Władimir Zografski, jedyny Bułgar. No i ładnie się ułożył Zografski i to jest dobry skok Władimira, 11 miejsce w tej chwili, a więc wysoka, a więc widać, że będzie walczył. Świetnie dzisiaj Polak w 3 dziesiątce po pierwszej serii, ale został jeszcze Richard Freitag. Lider Pucharu Świata i także dobry skok Freitaga. 135,5 metra i piąty po pierwszej serii Freitag. Kasai, potem Kubacki, Żyła, Preutz, Freitag, 7 Jan Ziobro. No i potem daleko 21 Kamil Stok, 29 Maciej Kot, zobaczmy 30 Domen Preutz, mamy wszystkich Preutzów. I Rosjanie bez kwalifikacji, no, tak samo Jewgeni Klimow jak Michał Maksimoczkin. Się nie kwalifikują. Co, zaczynamy drugą serię. Kasai prowadzi, no naprawdę świetnie. 25,8 punkta stracił 30 Klimo do Lidemara. No i teraz jednak 30 oczywiście Domen Preutz. Pokazuje Preutz, że ten 124 metry to był tylko przypadek, że teraz 10 metrów dalej. No i Maciek Kot słabo skaczący i to widać, że zajmuje dalekie, odległe lokaty. Oj, on z problemami w ogóle w powietrzu, nie może się utrzymać. Strasznie polują, no, równo skoczył. Dzisiaj dwa podobne skoki, ale chyba mu wystarczy tylko na 30 miejsce. Roland Lamy-Chapuis, reprezentant Francji, 28 po pierwszej serii. Chciałby na pewno tą pozycję w Pucharze Świata polepszyć, no i w tej chwili jest liderem. Będziemy mieli jeszcze jednego Francuza, no dzisiaj Niemcy trochę dalej, bo 27 miejsce Markusa Enze Bischlera w pierwszej serii, ale 138,5 metra skoczył Enze Bischler, tylko że się przewrócił i teraz także daleko. On pokazuje, że jest w formie, no może gdyby nie ta wywrotka, to by wygrał ten konkurs. Dłuższy skok w konkursie, najdłuższy skok w drugiej serii. No i Vincent de Consevoix. Czy dorówna Niemcowi? Tak jest, bardzo ładny technicznie lot. 135 metrów. Jest liderem, no miał przewagę po pierwszej serii. Severin Freund, 25 miejsce po pierwszej serii. No skok przyzwoity. No ale na pewno po Freundzie można było więcej się spodziewać. Teraz będzie liderem oczywiście Freund. Wymieniają się na tym pierwszym miejscu. Skoczkowie. Stefan Kraft. Błąd po wyjściu z progu. No i skok krótki. W tej chwili czwarty. Więc będzie daleko. Bardzo daleko Kraft. Daniel André Zande. No ładnie się wybił. Nie wiem, czy trochę nie za wcześnie. No właśnie. Skok podobny do Krafta. No jest przed Andreas Wellinger, 22 po pierwszej serii, więc trzech Niemców z trzeciej dziesiątce. O, rozczarowujące, teraz spóźnił wybicie Wellinger. Ale skok całkiem niezły jak na spóźnione wybicie, 131 metrów. Jest czwarty w tej chwili, no trzech Niemców w pierwszej piątce. A będziemy mieli jeszcze dwóch w tej serii. Kamil Stoch, 21 miejsce po pierwszej serii. Pewno trochę rozczarowanie Kamila. No i się źle wybija Kamil, no nie. Skok poniżej 130. W tej chwili dopiero siódmy. Ron Kołdelka. 132,5 metra w pierwszej serii.
No i powinien być liderem. Nie, jednak nie, jednak drugie miejsce. 0,4 punkta za Severinem Freundem, który na pewno podskoczy trochę w tej klasyfikacji, bo drugiej serii Janne Ahonen. No bardzo agresywnie w drugiej fazie lotu Finn. No i dopiero trzecie miejsce, ależ tam mało brakuje. 1 i 2 do Freunda stracił. No i zaczynają się skakać Szwajcarzy. Gregor de Schwandel, 18 po pierwszej serii. No dzisiaj Szwajcarzy trochę dalej niż ostatnio. Ale skok ładny. 133,5 metra jest liderem. Simon Ammann, 17 miejsce. Oj, 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 co zrobił w tej chwili Amman? 139 metrów Simona Ammana. No, przeskoczył wszystkich. Simon Amman. Niesamowity skok w tej drugiej serii. 132 w pierwszej. No, ledwo tam ustał Amman. No ty. No, 18,5 razy 3, 18. No i w tej chwili miażdży rywali. Ponad 10 punktów przed drugiego zawodnika. Andreas Cierny. 16 po pierwszej serii. No i do Ammana nie doleci. Nie doleci też chyba do innych. Nie, jednak jest. O 0,2 przed Deschwandenem. Kilian Payer. Najwyżej sklasyfikowany ze Szwajcarów. Nie wiem, czy tam nie spóźnił wybicia. No leci nisko Payer i to będzie daleko. Bardzo daleko. W tej chwili 10. Oj, oj, oj. Ależ tam za nim sam jest. No i Andreas Wang. Ostatni zawodnik Pucharu Świata. Ale po tym konkursie chyba poprawi swoją pozycję. Jednak źle się wybija Wang. No i z tego 14 miejsca w pierwszej serii zrobi się które? 28 może nawet. Oj, oj, oj. Mackenzie by close. 13. Ale to może być szczęśliwa trzynastka po pierwszym skoku Mackenzie'ego. No, w tej chwili jest czwarty, więc na pewno zadowolony. Jest 20, zobaczmy. Tak jest, 28. Będzie Wang, chociaż będzie miał. No, zobaczymy, czy dogoni Maćka, który zdobędzie 2 punkty mniej. Władimir Zografski, drugi zawodnik tego sezonu. 12 po pierwszej serii. A więc całkiem niezłe miejsce i teraz pokazuje, że jest mocny. 136,5, ale zabrakło do Simona Ammana. 1,7 punkta. Wojtek Stursa. Najlepszy z Czechów. I daleko, i będzie liderem Stursa. 137,5 metra. Pozwala mu to wyprzedzić Ammana o 4,4 punkta. Ceny Preuss. Wysoko, w przeciwieństwie do Domena, który tam daleko, ale teraz spadnie ceny. 10 w tej chwili, 8, no. Jeszcze został Peter, który będzie atakował pewnie podium. Sebastian Coloredo, 9 po pierwszej serii, to też jest zaskoczenie. Widać, Włosi w tych pierwszych seriach umieją być wysoko, bo tam ostatnio też był jakiś z Włochów. No ale potem w drugiej serii jakaś blokada i po prostu spadają. Zobaczmy, 9 w tej chwili, 11, co? Będzie 19. Andreas Kofler. 8 miejsce po pierwszej serii. Za pasywnie Kofler. No i jeszcze się przewraca. W tej chwili 22 miejsce. 134 metry. No jedynie przed Maćkiem Kotem. Który widać, że tam odstawał wszystkich na stok też. Poniżej 132 skoki. No i Ziobro. 7 miejsce po pierwszej serii. 135 metrów. A teraz ile Janek? No nie. 132 i w tej chwili na miejscu czwartym. Chociaż w dziesiątce będzie. Michał Harbeck. No i wybija się z jednej narty nierówno, no. Oj, 16. Co się stało Harbeckowi w tej chwili? 15. Daleko. To będzie chyba Wojtek Stursa. Teraz Freitag. Lider.
No i skok średni w tej chwili na miejscu czwartym. I z najgorszym wypadku ósmy. Stursa Amman Zografski, a została czwórka na górze. Czwarty w pierwszej serii Peter Preutz. I czy tam będzie gonił swoich braci? Klasyfikacji na skok dobry, ale to nie wystarczy. W tej chwili czwarty, będzie siódmy. Najprawdopodobniej Peter. No i Piotrek Żyła. 136 metrów dał mu miejsce numer 3. Ale naprawdę musiałby skoczyć daleko, żeby być na tym podium. Jest ładnie Żyła. I daleko, ale czy to wystarczy? W tej chwili drugi. Dostał 20, ale nie. Za Wojtkiem Stursą. A więc Wojtek Stursa na podium. Będziemy mieli także Polaka, ale kto? Żyła czy Kubacki? I na którym miejscu? Dawid Kubacki. No zbyt pasywnie, chociaż zobaczmy w tej chwili drugi. A więc jest jednak przed Piotrkiem Żyłą. Stursa Kubacki Żyła. To jest pierwsza trójka, ale czy Noriaki Kasai pogodzi wszystkich? Zobaczmy. Lider po pierwszej serii Kasai. Oj, czy on nie wytrzymał? Niewiarygodne. Kasai, 15 kończy. Wygrywa Stursa, drugi Kubacki, trzeci Żyła, czwarty Amman, potem Zografski. Ósme miejsce Janka Ziobry. Potem 25 stop i 30 Maciek Kot. To jest klasyfikacja generalna. Prowadzi Frajtek, potem Zografski Stursa. Piąty Żyła, szósty Kubacki, 12 Kamil Stoch, 14 Janek Ziobro i ostatni ex aequo jednak z Andreasem Wankiem. Maciek Kot, no ale tam teraz są 12 punktów, widać, że nie wychodzi. No Włosi znowu, 25 Colorado, 31 Bresadola. Tam Jewgeni Klimow, ale 210 Frajtek, 187 Zografski, 185 Stursa, chociaż zobaczmy, no Stursa już dwa razy stał na podium w tym sezonie. Raz wygrał, raz trzeci. A więc w dwóch konkursach zdobył tylko 25 punktów. Ja się będę żegnał do kolejnego odcinka. Cześć.